Rozmowa niezależna jest, jak sobie witam Państwa. Dzisiaj naszym gościem jest pan Janusz Szewczak, główny ekonomista Skoków. Kłaniam się, dzień dobry. Serdecznie witam. No, panie Januszu, gratuluję. Do tej pory tak rozmawialiśmy. Znaczy, ja z panem miałem taką przyjemność rozmawiania, jak gdyby nigdy nic, a tu się nagle okazało, że ja rozmawiam jednak z celebrytą. Mówię o tym, co pan dzisiaj rano robił. Co pan dzisiaj rano robił, proszę pana, przy kawie? No, po 3 latach zostałem dzisiaj zaproszony do studia telewizji publicznej. Proszę sobie wyobrazić, bo u pana to bywa regularnie. A tam zostałem do programu Skąd Duda ma wziąć pieniądze, tak? Czyli przy tej... Tak, dopuścili pana do głosu w ogóle? Tak. No nie może być, niesamowite, naprawdę? No po prostu mogłem mówić jak w wolnym kraju, proszę sobie wyobrazić. To nie, że pana zaprosili w ramach tej akcji Noc Muzeów, że pan, żeby tak pan zobaczył, jak to wygląda po 3 latach, proszę. No nie, nie byłem z panem profesorem Witoldem Orłowskim. No nie może być, z kim? Z panem profesorem Witoldem Orłowskim. Tak, doradcą prezydentów, premierów i w ogóle. Bezpartyjny fachowiec, chciałem powiedzieć. Tak, bardzo bezpartyjny jest. No i mówiliśmy o tym, jak to wyliczyli, że tam jakieś 290 miliardów, prawda, już naliczyli, że te propozycje... Przepraszam, najmocniej, niech pan pozwoli, że ja będę miał tę przyjemność. Ja zgadnę, w jakim charakterze pana zaproszono. Był pan profesor Witold Orłowski i był pan Janusz Szewczak i to spotkanie miało polegać na tym, żeby wykazać, że niejaki Andrzej Duda rzekomo... Nie ma skąd brać. Znaczy, jak nie ma skąd brać? No ma skąd brać. No tak twierdzili właśnie, że nie ma skąd brać. A ja twierdzę, że jest skąd brać, tak. I jakieś, nie wiem, doszliście do jakiegoś konsensusu? No, do konsensusu może nie, ale przynajmniej pokazałem, że w Polsce są pieniądze i to duże pieniądze, ale niekoniecznie dla Polaków. Że są pieniądze dla obcych, dla dużych koncernów zagranicznych, dla banków zagranicznych, całkiem potężne pieniądze, skoro co roku można z naszego kraju wytransferować, wyprowadzić, wywieźć legalnie całkowicie około 70 miliardów złotych corocznie. Pan mówi o tym zysku, który wypracowują tak te banki. Banki, sieci handlowe, wielkie sieci handlowe, koncerny zagraniczne, firmy zagraniczne. Proszę sobie wyobrazić, że myśmy prawie cały majątek ten wartościowy przez 25 lat sprzedali za blisko 155 miliardów złotych. A rocznie się wyprowadza 70 miliardów złotych. Czyli w dwa lata zysków te zagraniczne koncerny mają zwrot tego całego prawie polskiego majątku. Proszę wybaczyć, ja tego nie oglądałem. Nasi widzowie zapewne też nie, no bo to normalni ludzie są, nie oglądają takiej telewizji. Jak reagował na to, co pan mówił, pan profesor Witold Orłowski? Pan profesor Witold Orłowski próbował się ze mną nie zgodzić, że w sprawie tego, że należy obniżyć wiek emerytalny, bo widocznie 7 lat podniesienia wieku emerytalnego dla kobiet jednorazowo przez pana prezydenta Komorowskiego i okolicję to nie jest normalna rzecz. To nie jest normalna rzecz. A 12 lat podniesienia wieku emerytalnego dla kobiet na wsi to jest rekord światowy. To jest rekord światowy. Takiego nie ma. Otóż ja twierdzę, że w Polsce jest bardzo dużo pieniędzy, które są rozkradane, które są marnotrawione, które są źle wydawane i które wynikają z zaniechań funkcjonowania państwa polskiego. No ale skoro państwo jest teoretyczne, prawda, no to kto będzie się pochylał nad takimi 50 miliardami strat z tytułu podatku VAT, prawda? No ale to jest tak, że corocznie. Oni na to odpowiadają, że to jest ta szara strefa. Wszyscy wiemy, że jest szara strefa. Wszędzie jest szara strefa. Na przykład we Włoszech jest jeszcze większa szara strefa. 30% to jest we Włoszech szara strefa. A u nas w Polsce to nie jest tak dużo. Ale ta szara strefa musi być. I zawsze będzie. I opowiadanie o tym, ja to tylko powtarzam, i opowiadanie o tym, że coś się uda uszczelnić i z tej szarej strefy wyrwać, to jest obiecywanie gruszek na wierzbie, dlatego że nikt nie wie tak dokładnie, jak się uda uszczelnić i ile się uda wyrwać. Może to będzie miliard, może dwa. No więc oczywiście ani głupoty, ani na lekarstwa na głupotę, ani na złodziejstwo przepisów wystarczających, żeby się nie zdarzały, nie ma. Natomiast w Polsce ta szara strefa wbrew pozorom jest dość duża, to jest około 15% PKB, a niektórzy mówią nawet 20%, a ja to łatwo policzyć, że to jest wtedy około 300 miliardów złotych, to nie w kij dmuchał. To jest prawie tyle, ile mamy dochodów. Nie, ale poważnie mówiąc, tak do końca to się zlikwidować nie da. Oczywiście, że się nie da, ale też co roku z tytułu przemytu
towarów akcyzowych, alkoholu, paliw, papierosów, hazardu online, nielegalnego przecież, tracimy około 10 do 15 miliardów złotych. No, my tracimy, co? Ale wie pan, my, Polacy i fiskus, i budżet my tracimy, tak? Ale wie pan, kto zarabia na tym? No zgoda, no tylko, że jeśli władza regularnie podnosi te akcyzy, na przykład na papierosy czy alkohol, goniąc piętkę już zupełnie, to te wpływy są coraz mniejsze do budżetu z tego tytułu, a zyski przemytników i oszustów i przestępców są olbrzymie. A co na to pan profesor Orłowski? No więc pan profesor Orłowski nawet częściowo się ze mną w paru miejscach zgodził. Jezus Maria, nie może być. Doszło do takich po prostu... To pana znowu nie zaproszą przez parę lat. No chyba tak, możliwe. Natomiast w każdym razie doszliśmy do wniosku, że jak to jest, to przynajmniej ja stawiam taką tezę, jak to jest, że w Polsce niby nie ma pieniędzy na to, żeby pan Duda mógł jako prezydent wystąpić z projektem ustawy, żeby dać po 500 zł na jedno dziecko w niezamożnej rodzinie. I słyszymy ministra Szczurka, który jest tak dba o interes zagranicznych banków, sieci handlowych, że mówi, że to nie można tego zrobić wszystkiego, prawda, by się zawalił i będzie katastrofa, jak się franki przewalutuje i tak dalej, i tak dalej. Nie, to już w ogóle jest no kuszące. Właśnie. A teraz się dowiadujemy, nie można dać po 500 zł tym dzieciom, okazuje się. Tylko ja się pytam, jak to się stało, że kilka dni temu Polacy dowiedzieli się, ale nie z wydań telewizji TVN, że nie z faktów TVN-owskich, że polski rząd, przy rozumiem wiedzy i aprobacie pana prezydenta Komorowskiego, no bo to taka jest ważna decyzja. To jest złośliwa uwaga. Nie. Z tą wiedzą to pan musi wiedzieć. Chociaż rzeczywiście on nie wie, że podpisuje budżet na przykład, prawda, że może do Trybunału, więc może ma pan rację, ale dowiedzieliśmy się, że Polska daje, proszę pana, daje. Taki mamy bogaty kraj jak Francja i Niemcy. Dajemy 8 miliardów euro, czyli 32 miliardy złotych na plan Junckera, żeby pomóc w rozwoju przemysłu w Portugalii, w Hiszpanii, w Grecji, we Francji, we Włoszech. No ale zaraz, ale skądś te pieniądze wzięto? Prawda? No, wzięto. A, no właśnie. Czyli tak, pieniądze dla niektórych są, najlepiej, żeby to było dla obcych, nie dla Polaków, to są. Jak dla Polaków to jest straszna rzecz, no bo jak można podnieść, jak ten Andrzej Duda, jaką ma czelność podnieść Polakom najniższą prawie w Europie i na świecie? No właśnie, tą, nie wiem. Ja też, kwotę ja też wolną od tym, podatku. Też jestem tym... Prawda? 8 tysięcy, no właśnie. No, ja też jestem 3091 zł. Proszę sobie wyobrazić, są poziomy jakiejś Kambodży, Kolumbii, bo nawet Grecy mają 20 tysięcy kwotę wolną od podatku. U nas 3091 zł nie można podnieść, bo to zrujnuje kraj, proszę sobie, bo te pieniądze zostaną jak tylko ci, bo to jest przecież obniżenie podatku tak naprawdę, Grecja, prawda? Straszył wczoraj, no właśnie, proszę pana, w związku z tym, że zaczęliśmy od tej telewizji publicznej, w telewizji publicznej jest taki program Tomasz Lis na żywo, wczoraj gościem, jednym z gości Tomasza Lisa, bo był tam taki pajac też, ten Karolak i był... Trefniś, tak. Karolak i był pan Włodzimierz Cimoszewicz. Czy pan który... Janusz Lewandowski? No właśnie, chciałem zapytać, czy pan kojarzy w ogóle, kim jest pan Janusz Lewandowski, proszę pana? Bo był przedstawiany jako niezależny ekspert i główny doradca ekonomiczny pani premier Ewy Kopacz. No wie pan, jak ja słyszę Janusz Lewandowski, to po pierwsze tak wstydzę się, że też używam imienia Janusz, to po pierwsze. Po drugie, jest mi z tego powodu. Po drugie, przypominam sobie proces sądowy. 10 lat jeździłem, próbując w Krakowie udowodnić, że pan Janusz Lewandowski sprzedał firmę swoim partyjnym kolegom, dwie firmy w Krakowie. Antydatowana była wtedy umowa, był 10 lat, ciągnął się proces. Wytrwałem, 10 lat jeździłem, zeznając, cały czas niestety to samo zeznawałem. To po pierwsze, po drugie. Po trzecie, myślę, że niewielu jest takich szkodników w Polsce. A przepraszam, to oni przez 10 lat panu dawali szansę, żeby pan coś zmienił w tych zeznaniach, no a pan tak, nic? Tak rozumiałem właśnie, że się tak niestety uparłem i nie chciałem zmienić. Skandal. Tak, natomiast myślę, że jest niewielu takich szkodników, jeśli chodzi o wyprzedaż majątku narodowego w dużej mierze za bezcen, w atmosferze skandali. Ale jak się skończyła tam ta sprawa, przypomnijmy? No umorzeniem. Umorzeniem po prostu przedawnienie. Tak, no tak wybitny przecież polityk Unii Europejskiej, komisarz europejski, bo to pan Janusz Lewandowski został przecież nagrodzony. Tak, został wyróżniony, można powiedzieć, prawda? Tam nie wiem, ile ta pensja tam wynosiła, pewno z jakieś kilkadziesiąt tysięcy, mówił się. To są kluczowe historie, proszę pana. 70 tysięcy wyciągać miesięcznie, naprawdę. Czy coś podobno, nie wiem, może mniej, może więcej.
W każdym bądź razie ci ludzie są oczywiście... Przepraszam, chciałem przypomnieć, że pan Janusz Lewandowski mówił niedawno, że ta płaca minimalna w Polsce, to jednak ona jest wysoka. Tak, tak, mówił, że 1200... Z jego perspektywy. Tak, 1280 zł netto to jest wystarczające, to jest wystarczające. To nie jest niskie, to nie jest niskie wynagrodzenie, to nie jest niskie płaca, to nie jest niska płaca minimalna. Więc wie pan, to niestety tak w Polsce jest, że jak się... Nie, przepraszam, ja chciałem pociągnąć do tego, z tym panem Januszem Lewandowskim, bo pan Janusz Lewandowski wczoraj w innej sprawie był zaproszony, Włodzimierz Cimoszewicz zaproszony był po to, żeby powiedzieć, że on będzie głosował na Bronisława Komorowskiego. W pierwszej turze nie głosowałem, ale no teraz już skończyło się rumakowanie, wiecie, no, trzeba pójść i zagłosować i tak dalej, i tak dalej. Karolak, to już tam w ogóle, wie pan co, to jest tak obrzydliwe, że szkoda gadać. Natomiast Janusz Lewandowski był zaproszony po to, taki był, jak rozumiem, jego główny cel przekazu, żeby postraszyć tym PiS-em w sensie takim, że jak Duda wygra, to na przykład fundusze strukturalne nam zabiorą z Unii. Wszystkie. Nie, no ja się dziwię, że nie padły tam... Grecja, tu będzie gorzej niż Grecja tu z tą Polską. Ja się dziwię, że nie padły tam słowa o tym, że krowy przestaną dawać mleko, choć pan prezydent Komorowski nas zapewniał, że przecież się doją, prawda? Że kury przestaną znosić jaja, chociaż pan prezydent mówił, że przecież z kurami jest w porządku. To jest bardzo precyzyjnie zaplanowana kampania. To pan prezydent się zajmuje kurami, krowami i tak dalej, a Lewandowski gospodarką. Czy nam zabiorą fundusze? No więc, jest takie niebezpieczeństwo, no w ogóle? Te brednie, te straszenie, prawda? Jakie to miliardy. Ale siedzi facet tak z poważną miną i tak mówi w telewizji. Ale to wie pan, każdy może śpiewać trochę lepiej lub trochę gorzej, ale nie każdy może słuchać tego fałszowania, które się odbywa na potęgę po prostu. Węgrzy zrobili, co trzeba było, opodatkowali wielkie sieci handlowe, przewalutowali kredyty frankowe, wprowadzili ograniczenia dla wielkich koncernów zagranicznych, wreszcie zaczęły tam płacić podatki one, podobnie jak banki. Żaden fundusz... Jezus Maria, to pan mówi, że to jest możliwe, tak? Żaden bank nie wyjechał, żadna wielka sieć supermarketu się nie załamała, żadnego... Unia próbowała pogrozić dwa razy palcem, ale poradzili sobie z tym świetnie Węgrzy. Wskaźniki gospodarcze Węgrzy zaczynają mieć lepsze od polskich, choć zadłużenie mają oczywiście znaczące, no ale nasze jest po prostu astronomiczne. To, że my mamy statystycznie 50% do PKB zadłużenia w tej chwili, to nie znaczy, że bilion długu publicznego jest do spłacenia, a prawie 400 miliardów dolarów długu zagranicznego. To jedno pokolenie nie wystarczy, żeby to spłacić, więc nie mam tych zaklinaczy węży, którzy straszą, że bociany teraz już będą zawracać nad Polską i będą leciały z powrotem, już nie założą gniazda. Nigdy tu nie przylecą. Nie przylecą tutaj w ogóle, tak. Wie pan, żaby przestaną kunkać i tak dalej. No po prostu to dla średnio myślącego, ogarniętego... Że... Cały czas jest powtarzana taka fraza, że Duda nie ma żadnych, to nawet chyba Komorowski w tej debacie telewizyjnej mówił, nie ma żadnych ekspertów, nie ma żadnych ekspertyz i tak dalej. Ja rozumiem, że pan byłby w stanie wystąpić, tak, w jakimś większym show telewizyjnym niż tylko ta kawa rano. Ale niech nam telewizja publiczna, a może pana tutaj studio zorganizuje liczenie wspólne. Ja mam deklarację profesora Witolda Modzelewskiego, wybitnego polskiego finansisty, znawcy finansów publicznych, który ze mną razem siądą i udowodnimy, że te wszystkie wyliczanki tych pracodawców, że tam jakieś 290 miliardów by trzeba było dla pana Dudy, żeby te spełnił te obietnice. No oni chyba przewidują, że Duda będzie rządził ze dwie kadencje, co najmniej z 10 lat. To po pierwsze. Po drugie, przecież nawet jak się ten wiek emerytalny obniży, a trzeba go obniżyć, bo po pierwsze oszukano bezczelnie ludzi i to zrobił pan Komorowski z Platformą i PSL-em. To przecież nie będzie tak, że jednego dnia wszyscy przejdą na tą obniżoną emeryturę. A jeśli chodzi o te dzieci, przecież to też nie, że wszystkie dzieci w Polsce dostaną natychmiast po 500 zł. Te dzieci z najbiedniejszych rodzin najbardziej potrzebują. To wszystko się bilansuje. Wie pan, jeśli te dzieci dostaną pieniądze, rodzice dostaną te pieniądze, to gdzie oni pójdą z tymi 15 miliardami złotych? No do sklepu natychmiast to wydadzą. Ekonomia to nie jest księgowość. Ekonomia to jest znacznie coś więcej. To jest łańcuch przyczynowo-skutkowy.
i uwzględniający tak zwane czynniki mnożnikowe, stymulacyjne, czyli jak te 15... Niech pan się nie rozpędza, bo przestanę rozumieć. Jak te 15 miliardów złotych te rodziny dostaną na te dzieci, to one po pierwsze wydadzą to na produkty w polskich sklepach, na usługi, a to spowoduje, że przedsiębiorca zobaczy, że jest popyt, może produkować, może zatrudnić dodatkowo kogoś. To wszystko wraca natychmiast w postaci podatków zwiększonych, VAT-ów, akcyz i tak dalej. Więc to wszystko musi działać, tylko musi być dobry gospodarz. To jest pierwsza rzecz. Uczciwy, dobry gospodarz, który nie marnotrawi pieniędzy. I drugie, że trzeba zatkać ten wielki dzban z polskimi pieniędzmi, z których tak te pieniążki wyciekają na wszystkie strony, tylko one wyciekają jakoś głównie za granicę, nie do nas. Poza tą grupą, powiedzmy, 2-3% Polaków, którzy zyskali na tej transformacji i świetnie funkcjonują, naprawdę mają tyle kasy, że nie wiedzą, co z tym zrobić, ale to jest 2-3% Polaków, to właściwie reszta jest biedakami. My jesteśmy europejskimi biedakami, zadłużonymi na potęgę, bez majątku narodowego i naprawdę musimy się ratować. No, ci młodzi ludzie to po prostu warunek absolutnie niezbędny, głosować na Andrzeja Dudę, bo inaczej wszyscy będziecie musieli stąd uciekać, wyjechać. Nie ma szansy dla młodych, jeśli najprostszych rzeczy nie zostaną strukturalne, ważne zmiany podjęte, a to są, choćby zacząć od tego trzeba, od obniżenia wieku emerytalnego i od podniesienia kwoty wolnej od podatku, bo to jest obniżenie podatków dla zwykłych ludzi. Bo jak się obniża podatki dla zagranicznych banków, koncernów, przedsiębiorców, pracodawców, to jest okej, to nie ma problemu, tu się nic nie wali, prawda? Ale jak się Polakom, konsumentom, pracownikom chce się obniżyć ten podatek, no bo podniesienie tej kwoty to po prostu jest tak naprawdę obniżenie obciążeń fiskalnych, podatkowych. To jest nieszczęście. No więc po prostu fałsz, zakłamanie, takie księżycowe wyliczenia pokazujące, że jakiś jest problem wielki, bo nie ma pieniędzy. Jak nie ma pieniędzy? Na każdym kroku są pieniądze. 15 miliardów, 13 miliardów złotych wydane na te helikoptery francuskie. Przecież mamy dwie fabryki w kraju. To można było tutaj wydać, tak? Pendolino 2,5 miliarda, Dreamlinery prawie 5 miliardów złotych. Pan sobie wyobraża, że na tych drogach, co zbudowali za 100 miliardów złotych, to co najmniej 25 miliardów do 30 miliardów jest rozkradzione, zmarnotrawione, buble, trzeba już naprawiać te autostrady. Krany zbudowali za kilka miliardów złotych, żeby ptaszkom i zajączkom szum nie przeszkadzał na autostradzie. Tylko żeby to gdzie jest gospodarz? Proszę pana, ja tak na pana patrzę i słucham tego, co pan mówi, tak sobie myślę, że jak pan tak mówił w tej telewizji publicznej dzisiaj, mówił pan tak? Tak. Mówiłem, absolutnie. Po pierwsze, to oni już pana tam nie zaproszą. Po drugie, ten cały wydawca tego programu to no, w ramach szukania oszczędności właśnie pomniejszymy o ten etat i tak dalej, i tak dalej. Ja nie mogę zorganizować, mówiąc serio, poważnie, tak, tutaj takiej debaty, dlatego że mógłbym zorganizować taką debatę wyłącznie z panem, czy z panem Modzelewskim, natomiast... No dziwię się, że Telewizja Republika nie przygotowała takiej debaty, powiem szczerze. Natomiast nie przyjdzie druga strona, wie pan? Nie przyjdzie. No Telewizja Republika przychodzą. Przychodzą aż na to, więc bym powiedział... Tutaj nie przyjdą, bo ja mam błonę między palcami, jak widać, no. No to pan ma błony, ja mam rogi i tak dalej. Oczywiście tak można powiedzieć, tylko wie pan, Polacy już nie są tacy durni. Zaczęli patrzeć na politykę przez pryzmat portfela. Wreszcie, bardzo późno, naprawdę 8 lat wytrzymać przy takim rabunku, a właściwie 25 lat wytrzymać przy takim rabunku, takim strzyżeniu po prostu do gołej skóry, gdzie tych frankowiczów, którzy franka na oczy nie widzieli, ostrzyżono moim zdaniem na 40 miliardów do 50 miliardów złotych, gdzie tych polisolokatowców się strzyże na kilkadziesiąt miliardów złotych, gdzie właściwie wszystkie usługi są najdroższe prawie w Europie, a płace jedne z najniższych w Europie, tam wyprzedzamy chyba Bułgarię, Rumunię, Litwę, może Estonię jeszcze. Nie, no to wie pan, to cud. To cud, że to się jeszcze kręci. To cud, że Polacy jeszcze mają w ogóle jakieś pieniądze, ale najwyraźniej zaczynają przecierać oczy, bo wmawia się im, że to państwo, które tak teoretycznie istnieje, te instytucje państwa, to one nam serwują, proszę pana, kawior i szampana. Tak, tak, tak mówią, tak. Płacimy przynajmniej tak, jakbyśmy zamawiali kawior z szampanem, proszę pana. Okazuje się, że my kaszankę dostajemy od tego rządu i od tego państwa i kwaśne piwo, i kwaśne piwo skwaszone. Bardzo uprzejmie dziękuję za spotkanie. Pan Janusz Szewczak, celebryta, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję.